Bardzo serdecznie. Poprzednio moje przywitanie brzmiało tak trochę po radiowemu, więc dziś znów może tak być. Mamy czwartek 31 dzień grudnia imieniny Sylwestra, a od mikrofonu wita Państwa, ksiądz Janusz Korzusznik. Ale to nie jedyne podobieństwo, bo kochani, tak samo dziś, jak i każdego dnia, Bóg ma dla nas swoje słowo, osobiście do każdej i każdego z nas. Słowo nadziei, posłuchajcie tego na dziś. Psalm 6, dziesiąty wiersz. Pan wysłuchał mojego błagania, Pan przyjął moją modlitwę. To szczególne słowo na szczególny dzień, ostatni w roku. W tym dziwnym roku, który był zupełnie inny od dotychczas nam znanych. Od nowego oczekujemy, by był lepszy, ale nie oczekujemy tak normalnie, jak zwykle na przełomie. Życzymy sobie nawzajem i modlimy się o to, by ustąpiła pandemia, by zniknęła choroba, żebyśmy znowu mogli odetchnąć z ulgą, zacząć snuć i realizować nowe plany oraz marzenia. A dziś słyszymy zdanie, które jest jakby podsumowaniem. Pan wysłuchał mojego błagania, Pan przyjął moją modlitwę. Gdybyśmy przeczytali sobie cały ten psalm szósty, do czego gorąco zachęcam, zobaczylibyśmy, że to jest modlitwa chorego, błaganie o uzdrowienie. Autor jest wyczerpany długotrwałym cierpieniem fizycznym i duchowym. Mówi też o chorych relacjach międzyludzkich i żali się na wzajemną nienawiść. Ale choć wyznaje wyczerpało mnie moje wzdychanie, co noc łzami zalewam swoje łoże. Na koniec stwierdza jednak, Pan usłyszał mój płacz. Czy możemy przyjąć za swoje te słowa Psalmisty dziś, na koniec roku pandemii? Myślę, że tak, skoro nam je Słowo Boże podsuwa nieomal na talerzu. Bowiem jedno, kochani, to, że Bóg zaskakuje nas zawsze, wręcz rzuca nas na kolana swoimi rozwiązaniami, na które my byśmy nigdy nie wpadli i o których nawet nie śmielibyśmy śnić. Jesteśmy dziś w kościele, który wymazany został już nawet z map katastralnych. Miało nie być Jego całej parafii w hawierzowie suchej. I zawsze Pan zaskakiwał i zdumiewał nas na nowo swoją łaską. Czego dowodem jest to, że Zbór do dziś istnieje i przetrwał najdziwniejsze trudne doświadczenia. Zwykliśmy w ostatni dzień roku zbierać się przed tym ołtarzem i klękać w wyznaniu win oraz przyjmować odpuszczenie i coś, co jest przed smakiem Bożego Królestwa, uczty weselnej Baranka w Nowym Jeruzalem Eucharystii ciała i krwi pana Jezusa Chrystusa. My dziś chcemy zawołać do Boga słowami z deuterokanonicznej trzeciej księgi Machabejskiej. Zapraszam, żebyście do nas w tej modlitwie dołączyli. Panie, Królu Nieba i Władco wszelkiego stworzenia, Święty pośród Świętych, Jedyny Władco Wszechmogący. Kochając dom ludu Twego, obiecałeś, że jeżeli przydarzy się nam odstępstwo i ogalnie nas strapienie. A przyjdziemy na to miejsce, aby się modlić, to wysłuchasz naszej modlitwy. Jesteś przecież wierny i prawdziwy. Wielokrotnie bowiem pomagałeś naszym ojcom pogrążonym w rozpaczy pośród poniżenia i wybawiałeś ich od wszelkich nieszczęść. Teraz, za święty królu, jesteśmy dręczeni z powodu naszych licznych i wielkich grzechów. Ulegliśmy i osłabli z powodu niemocy. Zgładź nasze grzechy, obróć w niwecz nasze wykroczenia i okaż teraz swoją litość. Niech nas szybko ogarnie Twoje miłosierdzie. Włóż uwielbienie w usta upadłych i skruszonych na duchu, zsyłając nam pokój. Amen. Życzę Wam nadziei i pokoju. Zostańcie z Bogiem. Thank you